Otwórzmy Słowo Boże. Druga Samuelowa. Dziesiąty rozdział. Stało się potem, że umarł król Amonitów i został po nim królem jego syn Hanun. Wtedy Dawid rzekł: okażę przychylność Hanunowi, synowi Nahasza, jak jego ojciec mnie okazał przychylność. I wyprawił Dawid posłów i kazał wyrazić mu przez swoje sługi współczucie z powodu zgonu jego ojca. I przybyli posłowie Dawida do ziemi Ammonitów. Lecz książęta ammonickcy rzekli do Hanuna, swojego pana: czy myślisz, że Dawid zamierza uczcić twojego ojca przez to, że przysłał do ciebie tych, którzy wyrazili ci współczucie? Czy Dawid nie przysłał swoich sług do ciebie raczej po to, aby przeszpiegować i prześledzić miasto, a potem je zburzyć? To też Hanun kazał pojmać sługi Dawida i ogolić im brody do połowy i poobcinać szaty do połowy, aż do pośladków, i tak ich puścił. I Ewangelia Jana, 6 rozdział. Szósty rozdział Ewangelia Jana. Sześćdziesiąty czwarty werset. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Tutaj widzimy cechę Pana Jezusa, o której w jednej z modlitw w czasie pierwszej części wyraziliśmy zachwyt. Gdy popatrzymy na tego człowieka, którego losy przeczytaliśmy z 10 rozdziału Samuela, to może nam posłużyć jako takie tło negatywne. Bo widzimy człowieka, któremu Dawid chciał okazać coś dobrego, ale ten człowiek po pierwsze najpierw posłuchał kłamstw, po drugie uczynił krzywdę tym, którzy przyszli wyrazić mu życzliwość i współczucie. To jest właśnie nasze naturalne zachowanie, że my
jak wiemy o czymś wcześniej, to potrafimy chcieć się zabezpieczyć. Pan Jezus od początku wiedział, kto go wyda i którzy są niewierzący. A powinniśmy się od niego uczyć tej cechy, że mimo tego, że wiedział, to nawet nie były domysły, to nie były spekulacje, on to wiedział. Wiedział, ale gdyby uprzedził to, to by uczynił niezgodnie z charakterem Chrystusa. Bóg nie uprzedza, Bóg nie robi prewencji. Pozwoli grzechowi się uwidocznić, bo ma taką zasadę, że sam nie będzie zawczasu blokował. Dopiero jak się ujawniło zło. Przecież jakby zadziałał wcześniej, to nic by nie stracił ze swojej chwały i majestatu. Wiedząc wszystko, mógł to zrobić. Ale chodzi o to, że ten powstrzymany mógłby mieć roszczenia. Wyobraźmy sobie, że na 15 minut przed tym, jak Judasz poszedł zdradzić Pana Jezusa, Piotr związał go i osadził w więzieniu, czy jakimś areszcie. Judasz mógłby wtedy w pełni bezczelności twierdzić: nic takiego nie chciałem zrobić. To są twoje domysły. Więc tutaj jest też ta cecha Boża widoczna wyraźnie. Bóg, jak nas stworzył, to jeszcze w przedwiecznej wieczności wiedział, że udzielenie nam daru wolności w decyzjach spowoduje grzech. I zawczasu przygotował lekarstwo, doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Zawczasu miał przygotowane rozwiązanie tego problemu. Nie uczynił nas robotami. Nie zrobił nas bezwolnymi maszynami, tak jak to my ludzie robimy urządzenia czy różnego rodzaju cokolwiek człowiek wymyśli, to zawsze czyni niewolnika. Nie chcemy, żeby samochód za nas myślał. Teraz jak powstają nowe projekty, to też one mają ściśle wprowadzony algorytm, co mają w danej sytuacji zrobić. I wiemy doskonale, że po prostu te urządzenia, które byśmy uwolnili, ktoś mógłby chcieć to przeprogramować, ktoś chciałby wprowadzić wirusa i jest duży problem z tym, bo powstaje tego typu wiele inicjatyw z tak zwaną sztuczną inteligencją, ale ona nie jest inteligencją. Ona jest sztuczną inteligencją, bo ma ściśle wprowadzone takie rozwiązania, że nie może w pełni w wolny sposób działać. Natomiast Bóg wiedział doskonale, że człowiek na złą drogę może i zboczy, ale też nie chciał mieć sztucznej inteligencji, która go chwali. Są takie lalki, które dzieci czasami dostają. Wystarczy z tyłu nakręcić kluczyk albo włożyć bateryjkę i ta lalka mruga oczkami i mówi: kocham cię, kocham cię. Można nawet zaprogramować, żeby wymieniało imię tej dziewczynki, do której ta lalka ma należeć. Kocham cię, Zuziu, kocham cię, Zuziu. I gdyby Bóg nie dał nam tej wolności, to bylibyśmy takimi lalkami. Kocham cię, Boże, kocham cię, Boże.
kocham Cię, Boże, aż do wyczerpania bateryjki. Zupełnie niezgodne z Bożym charakterem. My też mamy zalecenia, żeby wstępować w ślady Pana Jezusa Chrystusa. Żeby, nawet jest powiedziane, nie mieć złośliwych podejrzeń. Tam złośliwe podejrzenia kojarzą się od razu z czymś złym, że ja na przykład przypisuję bliźniemu złą cechę, aby o nikim źle nie mówiono, że on ma złe zamiary wobec mnie. Ale jeśli nawet ma, jeśli jestem Judaszem i jest źle nastawiony, to co z tego? Ja mam być jak Pan Jezus Chrystus. Dopóki się zło nie ujawni, nie mam prawa albo nie powinienem chcieć zakładać, że się ujawni. To chodzi o takie nastawienie serca, żeby choć wiemy, że często to się rozwinie w złym kierunku, to oczekiwać, że być może właśnie tym razem nie. Być może to jest ten wyjątek. Jeśli zadziałam z uprzedzeniem, to nigdy się nie dowiem, że to będzie wyjątek. Że to będzie coś, czego się spodziewać. Według ludzkiej natury nie mogę. Bóg miłuje prawdę skrywaną na dnie duszy. To jest Jego charakter. I czasami my zapominamy o tym charakterze Pana Jezusa Chrystusa i próbujemy się ratować własną ręką. Próbujemy reagować z wyprzedzeniem. Tydzień temu mieliśmy okazję rozważać życie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Skąd się wziął ten grzech oszustwa? Jest wiele różnych pomysłów, skąd on się w tej rodzinie wziął. Jednym z takich, jeżeli popatrzymy według rozwoju czasowego, jest to, że Abraham zaczął się bać władzy, która w jego głowie była zepsuta w Egipcie, była zepsuta u Filistynów. I nie ma bojaźni na tym miejscu, przypisał tym ludziom negatywne cechy i w związku z tym uważał za sprawiedliwe, że skłamie. Nie było to do końca kłamstwo, bo faktycznie Sara była żoną i siostrą Abrahama, ale ujawniając tylko to, że była siostrą, a przemilczając to, że była żoną, doprowadzał do tego, że ludzie, którzy tego słuchali, byli okłamani. Była to właśnie prewencja. Bał się, że na tym miejscu nie ma bojaźni i uderz w ojca, a zachwieje się syn. Tą samą metodę zastosował później Izaak. Ten fałsz, kłamstwo weszło do tych rodzin i potem ujawniło się w pełnym upadku w życiu trzeciego z patriarchów, Jakuba, o którym wręcz mówimy, że jego imię znaczy oszust. I to właśnie jest coś, co w dużo mniejszym stopniu by się rozwinęło, gdyby od początku realizowano zasadę, którą widzimy w Panu Jezusie. On od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda, ale nie uprzedzał rozwoju wypadków. Nie robił zabezpieczeń, lecz aż do ostatniej chwili nazwał Judasza przyjacielu, po coś przyszedł.
Możemy przeczytać o innym władcy, którym był Achab. Pierwsza księga królewska. Osiemnasty rozdział. Pierwszy wiersz. Po upływie dłuższego czasu, w trzecim roku doszło Eliasza słowo Pana tej treści: idź, pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Poszedł więc Eliasz, aby pokazać się Achabowi, a w Samarii panował wielki głód. Widzimy proroka Eliasza, który wcześniej był u wdowy w Sarepcie, aby tam był schroniony przez 3,5 roku. Nie pokazywał się temu władcy na oczy, Achabowi. I widzimy, że Bóg czynił z nim doświadczenie. Ale Achab właśnie był mężem Bożym, który ciągle obwiniał proroka Eliasza, a tym samym Boga, o wszystko, co się działo na ziemi za jego czasów. A jego żona Izabel, która właśnie była osobą bezbożną, dopomagała właśnie Achabowi w tym, aby obwiniać wszystkich, którzy są z tego Bożego, tymi są Bożymi ludźmi, aby obwiniać ich o tą sprawę, że jest sucho na ziemi. Kochani, nie możemy być ludźmi, którzy obwiniają Boga o to, że mamy teraz trudne czasy, i nie możemy być też i nawzajem do siebie tak ustosunkowani, abyśmy popadali w trudności, bo zarazić możemy się w różny sposób, ale wiemy, że Bóg może nas uchronić. Ale z drugiej strony, patrząc na Eliasza, był to mąż, który nie narażał się w bezpośredni sposób na tą posuchę, ale jednak najpierw, tak jak no mówi 17 rozdział, najpierw był nad potokiem Kerit i tam był żywiony. Później Bóg go przeniósł do wdowy i tam u tej wdowy się żywił. A później, kiedy Bóg mu powiedział, że ma się spotkać z Achabem, to poszedł do niego i spotkał się. Widzimy, że nasza społeczność z Panem Jezusem musi być na bardzo wysokim poziomie. Że nie mamy być ludźmi, którzy lada moment narażają się, czy czynimy jakieś zabiegi i mówimy, że jeden od drugiego albo jeden o drugim obgadujemy, że ten był chory, tamten nie był chory, że możemy się zarazić i tak dalej. Jest pomiędzy nami bardzo dużo dzieci, i widzimy, że po prostu, że sytuacja nie jest łatwa, ale żeby siedzieć każdy z nas w swoim własnym domu z dziećmi, nie jeździ na zgromadzenia, dlatego że jeden od drugiego się zarazi, to nie jest dobra rzecz. Dlaczego? Pan Jezus powiedział: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Oczywiście jest to powód do tego, aby w jakiś sposób nie być utrudzony tymi wszystkimi problemami, ale jednak chciejmy Bogu zaufać w tym, bo za czasów komunizmu na Ukrainie, czy w Rosji właściwie,
kiedy było zabronione dzieciom przychodzić na zgromadzenia i ci wierzący, którzy zostawili dzieci w domu, to później po prostu te dzieci już nigdy nie przyszły do Pana. Ale ci rodzice, którzy zabierali dzieci na zgromadzenia, to konsekwencją było to, że ktokolwiek zabrał, to później te dzieci zostały zabrane im z ich domów i oni już nie widzieli ich do końca życia. I pewne takie małżeństwo było, którzy zabierali swoje dzieci na zgromadzenia i zostały te dzieci im zabrane i po jakimś czasie siedzą w domu i ktoś puka do ich drzwi, a to był ich najstarszy syn i powiedział: my wszyscy tutaj jesteśmy, a oni się modlili za nimi, żeby oni byli zbawieni. Także musimy chodzić z Bogiem i czasy, które teraz mamy, możemy sobie porównywać do jakiejkolwiek sytuacji. W piątek robiłem przegląd takiemu człowiekowi, który przez wiele lat był na stanowisku państwowym i mówię do niego tak: a nie widzi pan tutaj politycznego hasła troszeczkę, takiej polityki w tym wszystkim? Ale on mówi: od zawsze tak było. Zawsze tak było. I dzisiaj państwo wzięło sobie tą chorobę takiego bata i tak bije ludzi. Dzieci i starszych. Ludźmi w pełni wieku posługuje się, aby napędzali gospodarkę. A ci, którzy są słabi, mają być pod jej kierownictwem. To znaczy starsi i dzieci. A my, którzy mamy tą świadomość, chcielibyśmy patrzeć na Zbawiciela, który właśnie był najbardziej w takim, może powiedzieć, pełni wieku, a Jego właśnie wypchnęli z miasta i wyrzucili z Jeruzalemu na krzyż, na Golgotę. Także bądźmy świadomi, że łatwo nie będzie, tym bardziej, że czasy są złe i mamy go ten czas wykorzystywać. Eliasz był mężem, który wiedział, jakie konsekwencje będzie ponosił ten kraj, a mimo to modlił się, żeby nie było deszczu przez 3 lata i 6 miesięcy. Wiedział, jakie konsekwencje będą dla gospodarki, a mimo to robił to, dlatego że Bóg mu tak powiedział. I my, chociaż możemy wiedzieć, jakie są konsekwencje dla tej gospodarki, która właściwie upadnie prędzej czy później, dlatego że Bóg tak powiedział, że powiedzą ci możnowładcy, że zakrycie i przykrycie nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dzisiaj nikt nie pyta o to, co mówi Bóg. Dzisiaj nikt nie pyta o to, co mówi Pan Jezus. To jest w ogóle nie brane pod uwagę. Ale ten jeden mąż, który tutaj chodził z Bogiem, wiedział, co on mówi i słuchał go bardzo dokładnie. I kiedy kazał mu się spotkać z tym władcą, z tym Achabem, to też zrobił to i nie bał się go wcale. Chociaż czytamy to, w 17 wierszu tego 18 rozdziału, gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Owinił oczywiście Eliasza o to, że było sucho przez 3,5 roku. Ale czy nie wziął sam na siebie winy, że po prostu że chodził za Baalami i Asztertami? Że sam oddawał pokłon nie Bogu, a bałwanom i nie widział w sobie żadnego grzechu i dlatego spotkało oczywiście jego i cały ten naród to nieszczęście. Nie widział tego, ale uwinił oczywiście Boga o całą sytuację. Nie bądźmy pokroju Achaba, żebyśmy, może powiedzieć, Boga obwiniali o sytuację, ale każdy z nas za własną winę podniesie
poniesie konsekwencje. To jest chyba w Trenach. Trzeci rozdział, zaraz. 39. Trzeci rozdział Trenów, 39 albo 38. Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? To też mówił Job. Na cóż może uskarżać się człowiek, póki żyje, nie uskarża się na swoje grzechy? Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiosach. Myśmy odpadli i zbuntowali się, dlatego Ty nie przebaczyłeś? Widzimy, że Bóg mówi wyraźnie. Jeżeli mamy się uskarżać, to na swoje własne grzechy. Jakże wierzący o tym zapominają. Jakże wiele jest w nas mowy. Jakże wiele było słów, i to trudnych słów, i ciężkich słów w Achabie. Jakże wiele było niepotrzebnych słów, które właśnie wypowiedział Abraham. Później też i Izaak. A później też Jakub w stosunku do Boga. A zobaczmy, że On ich przeprowadził. Że powiedział o Abrahamie, że choćby nawet i Abraham stanął przede mną, to im nie przebaczę. Choćby się modlił. Także widzimy, że Bóg miał społeczność z Abrahamem. Mimo jego upadków. Mimo jego, może powiedzieć, samowolnego postępowania. Dlaczego? Dlatego, że uwierzył Bogu i poczytane mu to było za sprawiedliwość. Ale ile od nas potrzeba jest doświadczenia nas, abyśmy doszli do takiej sytuacji jak Abraham, który na końcu swojego życia został wystawiony na próbę. Na próbę, która była największą próbą, jaką mogła być wystawiona na człowieka. Oddać swojego własnego syna na ofiarę. I tą próbę Abraham przeszedł. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że przeżył to życie z Bogiem. I chcielibyśmy też widzieć tego proroka Eliasza, który miał to życie, które on chodził z Bogiem, powiedział, ja przed którego obliczem stoję, stał przed obliczem Boga i wiedział, że postępowanie tego męża jest niezgodne ze Słowem Bożym i niesłuszne. I jako król prowadził wielu na wieczne potępienie i chciał ich uchronić od tego i kazał zgromadzić wielu proroków na górze Karmel i tam, to jest mowa o tym od 20 wiersza tego 18 rozdziału i tam chciał zbudować na nowo ołtarz, zrujnowany ołtarz Boży i tam złożyć ofiarę przed Bogiem. Tak widzimy, że on pokazał, jaka jest droga. I wybrał te 12 kamieni według liczby plemion Jakubowych. I postawił ten ołtarz i położył tego cielca. I mówił, jeżeli... Trzydziesty szósty wiersz. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił, rzekł, Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się więc, Panie, odpowiedz mi i niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Panie z Bogiem,
Pan jest Bogiem. Widzimy, że wielka rzecz. Ale Achab dalej nie ukorzył się przed Bogiem. Dlaczego? Wielu ludzi może zobaczyć wiele. Wiary naszej, które mamy w sercach, nie da się zobaczyć. Nie da się wziąć jej do kieszeni i przenieść komuś innemu. Ale tylko właśnie przez to słowo, które mamy w rękach swoich, możemy komuś powiedzieć, że właśnie, że jest ratunek. I nasze życie, które prowadzimy na tej ziemi, może potwierdzić to, że wierzymy temu słowu i może się nawrócić. Ale tak jak tutaj ta sytuacja była, dlaczego ten król nie upadł też na twarz i nie powiedział: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że jego życie było nacechowane tym, że chciał mieć pozycję, a jeszcze tym bardziej, że chciał mieć pozycję u swojej żony, która właściwie ona rządziła wtedy w tym kraju. A nie była to niewiasta z Izraela, ale ona chyba pochodziła z Amonitów, czy z jakiegoś kraju obcego. I ona, żeby być, wpływała bardzo mocno na wszelkie decyzje tego męża. Chciejmy nie kierować się uczuciami, ale Bożym Słowem. I jakże różne sytuacje, tak jak i o Abrahama, tak i u Izaaka, czy u Jakuba, czy też i u... Ja już nie chcę porównywać, że on jest człowiekiem wiary, ale też i u Achaba miały wpływ żony na ich życie. Albo na życie ich dzieci. Także i nasze żony mają wpływ na nasze życie. Chciejmy właśnie mieć przed Bogiem i to, abyśmy umieli chodzić z Bogiem i w naszych domach doprowadzali do tego, aby ten pokój był kierowany Słowem Bożym i żeby to właśnie Słowo Boże było tym jedynym wyznacznikiem, które nami kieruje i zachowuje nas. Bo może być tak, że rano może być płacz, a wieczorem może być wesele. Ale może być i tak, że rano jest płacz, wieczorem jest płacz i cały czas jest smutek. Bo kiedy nie ma dnia wytchnienia, to jest bardzo niedobrze. Chciejmy właśnie te trudne sytuacje, które są w naszych domach, rozwiązywać i prowadzić według tego, co mówi Słowo Boże. I nie dajmy się ponieść uczuciom, tak jak właśnie to zrobił Abraham, czy Izaak, czy Jakub. Bo tutaj Achab nie był człowiekiem wiary i tym samym nie można tutaj rozróżnić uczuć od wiary, dlatego że ta niewiara po prostu była w nim i on się kierował tym, co mówi, co było mu wygodne. Bogu nie wierzył. Dlatego prorok Eliasz wskazał mu, jaka jest przyczyna tego, ale on i tego nie przyjął. Pokazał mu, że Bóg prawdziwie jest Bogiem Izraela i powinien do niego przyjść i przed nim upaść. To tego nie zrobił i to też zapowiedział Bóg sąd na tego męża i osądził go za jego grzech i grzech jego domu. I tym samym możemy... Słowo Boże pokazuje na tym i na innym miejscu, jakże my mamy też i postępować i czym mamy się kierować, aby właśnie naśladować tego, który rządzi na tej ziemi, a który właśnie teraz jest odrzucony, dlatego że
na krzyżu został odrzucony i cały czas jest odrzucany, aż do momentu, kiedy zabierze swoją własność do siebie i tak już zawsze będziemy z Nim, co obrazuje nam właśnie zabranie Eliasza do nieba, tego męża, który chodził z Bogiem. My jesteśmy ludźmi, którzy na tej ziemi może nas nie widać, może nas nie słychać, ale kiedyś będziemy zabrani z tej ziemi i już nas nie będzie. Druga Księga Królewska, drugi rozdział, jedenasty wiersz. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Piętnasty wiersz. A gdy to zobaczyli sprzeciwka, uczniowie proroccy z Jerycha rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. I rzekli do niego: oto jest pośród twoich sług 50 dzielnych mężów. Niech więc idą i szukają twojego Pana. Może uniósł go duch Pana i rzucił go na jedną z gór albo na jedną z dolin. Lecz on odpowiedział: nie posyłajcie. A gdy natarczywie nań napierali, rzekł: poślijcie. Posłał więc 50 mężów i ci szukali 3 dni, lecz go nie znaleźli. A gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Tak. Zabierze Pan swoich, tak jak właśnie zabrał Eliasza i już nas nie będzie na tym miejscu. I tak samo jak zabrał Henocha, tak i zabierze nas i jest napisane i nie było już go. I tak my zostaniemy zabrani. Ale do tej pory, dopóki jeszcze jesteśmy na tej ziemi, to jesteśmy też w tym obrazie, tak jak i ta Rebeka jest, że ona powiedziała: pójdę na spotkanie z tym mężem. Jesteśmy też tą oblubienicą Pana Jezusa i właśnie chcemy wypełniać naszą powinność, którą tu mamy na tej ziemi, głosić tym, którzy potrzebują tego, głosić Ewangelię i sami stać na stanowisku, że Pan jest Bogiem i Pan Jezus jest naszym Zbawicielem i że przyjdzie chwila, kiedy będziemy zabrani do nieba i już nas nie będzie i choć będą wszyscy nas szukać, nie znajdą nas. A tych, którzy są w grobach pochowani, są wierzącymi, to nawet ich kości zostaną zabrane i nie będzie ich w grobach ich. Także to będzie wspaniała chwila i możemy radować się na tą chwilę i cieszyć, że chociaż te dni są tutaj złe i nieraz popełniamy błędy i nieraz nie robimy tego, co by się Panu Jezusowi podobało, to jednak wiedzmy, że zabierze nas wszystkich do nieba i tam zawsze będziemy z Nim i zawsze będziemy Mu dziękowali. A oczywiście zanim zasiądziemy razem z Nim i będziemy sądzić te 12 plemion Izraela i będziemy sądzić te anioły, to Pan Jezus rozliczy się z nami, każdemu oddający Jego nagrodę i dając Mu ten wieniec dla każdego, tak jak to jest opisane
w tych listach do zborów w objawieniu Jana w 2 i 3 rozdziale. Niech łaska Pana naszego będzie z nami i dopomoże nam, abyśmy te ostatnie dni na tej ziemi umieli z Nim chodzić i mogli powiedzieć z apostołem Piotrem z Ewangelii Jana, 6 rozdział. Sześćdziesiąty ósmy wiersz. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jeszcze jedna taka myśl, którą mamy zapisaną w Rzymian 13 rozdział. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga. Tobie ku dobremu. I mamy w Słowie Bożym zapisane kilka przykładów władzy. Na przykład Daniela, rozdział 6, 9 werset. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Czyli widać, że charakterystyką w czasach, gdy można powiedzieć posąg, który widział Daniel w swoim śnie, był ramionami, bo głową był Nebukadnezara, Imperium Babilońskie. I wtedy nie było w ogóle nawet potrzeby tego jakoś notować. Po prostu słowo Nebukadnezara było od razu rozkazem, który należało wykonać. Tu za Medów i Persów, którzy nastąpili później, już jest powiedziane o sporządzeniu dokumentu, ale jeszcze jest cecha charakterystyczna. Nie może być cofnięte dany przepis. Nie może być cofnięty. Też widzimy podobną myśl w Estery, 8 rozdział, 8 werset. Napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte. Czyli znowu ta sama myśl. Natomiast dwie rzeczy, które tutaj oprócz tego muszą być przez nas wzięte pod uwagę, czyli jedna rzecz, to, że to, co jest typowe dla tej najwyższej ludzkiej władzy, to powinna być stabilność rozporządzeń. Jeżeli władca raz wydaje takie rozporządzenie, potem chwilę później drugie, w jednym momencie się śmieje z czegoś, potem ustanawia to jako prawo, to w historii znaliśmy takie przypadki. Takiego króla się po prostu związywało i zastępował go król, który nie był szaleńcem. I teraz, jeżeli popatrzymy na 13 rozdział, tu nie ma nic powiedziane o posłuszeństwie. Tu jest powiedziane uległy. Uległy, a posłuszny to są dwie różne rzeczy. Uległy, czyli w moim sumieniu, tu zresztą jest powiedziane, w moim sumieniu, że to odpowiada służbie Bożej,
ja mogę swoje zachowanie skorygować, aby uwzględnić to, co chce władza. Jeśli władza wydziwia, to nawet za Nebukadnezara, nawet za tego króla Achaszwerosza nie byłbym zobowiązany do posłuszeństwa, tylko do uległości. A to są dwie różne kategorie. Jako ojciec rodziny jestem zaraz po Bogu w moim domu. Nie mogę się usprawiedliwiać, że jakiś rządzący typu Achaszwerosz czy jakiś Nebukadnezar coś wymyślił i ja mam skorygować moje zarządzanie domem. To byłoby z mojej strony grzechem. Ja mam być uległy, a posłuszny mam być Bogu, a nie władzy. Władzy mam być tylko i wyłącznie poddany, uległy. I tutaj jeszcze jest bardzo ważna rzecz związana z tym 13 rozdziałem Rzymian, że błędem jest, jeżeli dzisiaj szukamy sobie cesarza. My jesteśmy w momencie, gdy jesteśmy u stóp tego posągu, gdzie żelazo jest zmieszane z gliną, gdzie nie ma tak naprawdę cesarza. Cesarz pojawi się dopiero jako antychryst. Teraz mamy stan, gdzie to każdy z nas jest cesarzem. Co 4 lata dostajemy kartki wyborcze i znowu głos mój i głos sąsiada, głos pijaczka spod budki z piwem i głos specjalisty od chorób raka jest tyle samo wart. Jest to zupełnie inna sytuacja. My nie możemy w dzisiejszych czasach szukać sobie cesarza. Czyli dwie rzeczy, które muszą korygować nasze postrzeganie różnych rozporządzeń. Pierwsza rzecz jest taka, że ono jest na służbie u Boga, czyli najpierw mamy Słowo Boże. I kto zna Słowo Boże lepiej niż dzieci Boże? Władza, która odrzuciła Boga, w ogóle jest ślepa na to, co mówi Słowo Boże. Teraz, gdy jest stan choroby, stan zarazy, zamiast ubrać włosiennicę, jak to zrobił król w Niniwie i powiedzieć, będziemy pokutować, oni debatują na temat tego, czy mordować dzieci w łonie matki, czy zwierzątka można hodować, czy nie, gdzie Słowo Boże mówi, że zwierzęta są z natury po to, żeby je łapać, zabijać, a w 10 rozdziale, który dzisiaj czytaliśmy w Dziejach, i zjadać. I zwierzę ma służyć człowiekowi. Władza, zamiast ta wybrana przez ludzi, czyli nieodpowiednik cesarza, zamiast się zajmować tym, żeby jak najszybciej przebłagać oblicze Boże, to zajmują się tym, żeby go jeszcze bardziej rozdrażniać. Jeszcze bardziej unoszą się jak te zburzone fale, ale wiemy, że one dojdą tylko tam, gdzie będzie im pozwolone. Tajemna moc nieprawości już działa i coraz bardziej będzie się rozwijać, a całkowicie te śluzy pękną, gdy ten, który powstrzymuje, czyli Duch Święty mieszkający w dzieciach Bożych, razem z dziećmi Bożymi będzie zabrany do nieba w czasie pochwycenia. Wtedy te wszystkie śluzy puszczą i rozleje się całe szaleństwo tych różnego rodzaju wariactw. I w tym momencie, gdy my już będziemy w domu Ojca, gdy Pan Jezus weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli, to w tym momencie tu na ziemi te wszystkie wymieszane światopoglądy, szaleństwa, głupota, tak jak wymienia to kaznodzieja, to wszystko osiągnie zenit, ale to już nie jest i nigdy nie była nasza sprawa. My mamy za zadanie służyć Bogu tak, jak Jemu jest to miłe, a nie innym ludziom. Gdy jest jakieś rozporządzenie, to mamy być ulegli, nieposłuszni. Ulegli to znaczy
jeżeli nie narusza to naszej służby Bogu, to możemy się temu ugiąć. Jeżeli to narusza w jakikolwiek nasze chrześcijańskie obowiązki, to takie rozporządzenie jest z mocy władcy tego wszechświata, czyli Pana Panów i Królów Królów, nielegalne. Ono zostało wydane z naruszeniem porządku, bo głową jest Bóg i On jest tym, którego prawa są ponad wszystkimi prawami.
Jak to byś Ty
Samego siebie za nas dałeś, by gniew ludzom nie groził nam. Na krzyżu zczęty się stałeś.
Pierwszą i drugą zwrotkę jest do na śmierć wydane. Tam się kończy, nie tak? Jezu. Musiałeś go unieść.
co wśród grzeszników zjawia się. Miłość jeszcze głębiej sięga.
Posłuszny był do krzyża.
więc widzę łaskę, widzę Jezu ciał, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce w niebie, z tęsknotą pragnę widzieć chwale Ciebie, nadzieję widzę, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, choć jeszcze tu przebywam, pokoju Twego z Tobą wciąż zażywam. Mam pokrzepienie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię z wszystkimi wraz świętymi, niedługo już zabierzesz mnie z tej ziemi, radości i Boga. Widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. My, Ojcze, Cię wielbimy i Cię
dla czczenia syna tego cnu. Cześć oddajemy tu.
Jesteś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas. Co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nie za mnie swą przeszłość.
więc widzę łaskę, widzę Jezu ciał, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce w niebie, z tęsknotą pragnę widzieć chwale Ciebie, nadzieję widzę, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, choć jeszcze tu przebywam, pokoju Twego z Tobą wciąż zażywam. Mam pokrzepienie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię z wszystkimi wraz świętymi, niedługo już zabierzesz mnie z tej ziemi, radości i Boga. Widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. A któż może chwalić godnie, wielki Boże, tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą i miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomnij, Matka, Dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe? Chwała tak godzien.
czci. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Cześć, chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca. Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i boleś sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe, jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. O Jezu nasz Baranku cny, zagrzeszony.
wieści, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie Jezu cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. Cierniową koronę włożono na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zelżony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś, zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech mi uwielbienie, cześć i wywyższenie, niech będzie Ci, Panie, na wieki. Baranku, Ty niewinny na krzyżu zawieszony, umarłeś za nas winnych, zelżony i wskardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześciwy, sławiony Jezu, Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi. Przed Tobą sławiony Jezu, chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzien jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła.
wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Słowo Tyś jest od wieczności, światłem i miłością nam. Wszystko, co jest we wszechświecie, jest wspaniałym dziełem Twym. Wszystko jest przez Cię stworzone i dla Ciebie sprawione. Ty masz we wszystkim pierwszeństwo, Tobie stworzenie wszelkie niesie wciąż błogosławieństwo i wespół z tych oboleje. Amen, woła lud zbawiony, przez Twą krew wykupiony. O, wzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Twą jej grozi zło. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Dzień hańby zniewag, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki snój, tam uwielbi Ciebie obcy i samotny.